Hej kochani, witam wszystkich. Z tej strony Sayuki i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Housekeeper. Wróciłam sobie do naszego domu po raz kolejny, tego po powodzi, tego co robiliśmy w ostatnim odcinku tam. Zamiast go jakoś specjalnie remontować, to puściłam wodze fantazji i pozasadzałam trochę kwiatów. Ale patrzcie, wyskoczyło mi takie coś. Konkurs ogrodowy. Aby zwiększyć wartość domu, możesz wziąć udział w jednym z konkursów ogrodowych. Po naciśnięciu Enter wybierz, w którym z typów ogrodów chcesz być oceniany. Ale to już? Wystaw dom na aukcję, zgłoś ogród do konkursu. Czyli jak już skończymy remont, możemy albo sprzedać to tak jak jest, albo zrobić konkurs ogrodowy. No, powiem wam, że to nie byłby zły pomysł, chociaż w tym domu ogród niewiele ma w sumie, niewiele w sobą reprezentuje. To jeszcze nie jest nie tyle ogród, tutaj mamy bardziej taki taras zrobiony do tego domu, który chcemy sprzedać. Skończmy nasz środek, bo w końcu nie skończymy i tyle będzie. Jedne z drzwi musiałam sprzedać, bo przestały się otwierać, ale to chyba pokazywałam w poprzednim odcinku. Możemy wymienić tu podłogę na taką, żeby była cała taka sama. Też będzie to fajnie wyglądać. Usuń. No dobrze. Czy jest gdzieś drewniana nawierzchnia, taka jak przed domem? Nie ma, ale mogę sobie usypać. O! Ładny. Mogę sobie rozłożyć kamienie ścieżkowe. Ten na przykład. Rozumiem, że są w stanie pokazać się pojedynczo w różnych kształtach. Ten jest ładny. Rzeczywiście. Rzeczywiście tak jest, co mi się bardzo podoba. Tu by się jakiś większy przydał. Może nie aż taki wielki. O. Całkiem ładnie, całkiem sympatycznie. Ach, tu go nie położę. Jeszcze raz, to może uda się kupić mniejszy. O. Oj, nie da się go tu zmieścić. No cóż, to trzeba będzie jednak położyć te mniejsze. O, jest, o. I ładnie to wygląda, całkiem ładnie. Kwiaty to tak trochę, jakby je ktoś wziął i przydałoby się przy nich coś jeszcze z tyłu, żeby zmienić trochę wygląd. Właśnie, my możemy zrobić rabaty, prawda? Gdzie są rabaty? Tu są. Ale to są rośliny. A gdzie jest... Wiem, czego szukam. Czekajcie. Jak znajdę, to wam... O! Tutaj. Tego szukałam. Właśnie. I w tym by te kwiatki wyglądały zupełnie inaczej. Może sobie tak zrobimy. Ja je tu jednak sprzedam. I wtedy zamiast takiego wielkiego kwiatowego linijko-podobnego czegoś, jeszcze nam to jest niepotrzebne w sumie, dzięki, postawmy sobie rabaty. W sumie tu by ładnie wyglądała jedna.
Tu by wyglądała ładnie druga, tylko czy się zmieści? Mieści się. O. I tak chyba byłoby lepiej niż tak, jak było wcześniej. Tak mi się coś wydaje. Jeszcze są inne rabaty, które też są zupełnie ładne. To jest na przykład bardzo sympatyczne. To podoba mi się. Podoba mi się nawet bardzo, bym powiedziała. To by może tu ładnie tam wyglądało jednak, a jakby dać tu. No nie, to może lepiej przy jakiejś ścianie się prezentuje. Pytanie, czy na przykład w ogródku by nam się takie coś przydało. Prezentowałoby w sumie sobą pewien ładny wygląd. Może tutaj? O! Od razu lepiej. Jakby tam dać... Mamy fontanny gdzieś na wierzchu? Gdzie one były? W dekoracjach? Japońskie lampy są bardzo ładne, nie powiem. Na przykład ta, prosta. Tylko, że ona musi stać sama sobie. I posadźmy tu jednak jakieś kwiaty. Kurczę, ale piękne, ale ich jest. Może postawimy na liście. Liście to są bardzo ładne ozdoby w sumie, jakby nie spojrzeć. Ale wiecie, co mi się tu podoba? Ta tutaj również prezentuje się całkiem ładnie. Powiedz, jak chcesz nam tutaj rosnąć? W ten sposób, może z daleko. O. Może tak jak jest, te dwa i dalej damy coś mniejszego. Szałwia, jaka jesteś wielka? Wow, szałwia jest za duża. Może jednak jakiś kwiat. Zawilec na przykład. Zawilce są ładne. No dobrze, spróbujmy to jakoś rozłożyć. Żeby zajmowało fajnie miejsce. Oj, ty się już nie zmieścisz? Może to przez tą latarenkę? Spróbujemy bez niej jeszcze. Zobaczymy, czy to coś dało. Oj, bo brakuje tutaj właśnie tak, żeby tutaj też był kwiatek. Kurczę, szkoda. To słuchaj, ty sobie tu stój. O. Ładnie wyglądasz. A tam były jeszcze kamienie. Były na wierzchniach? Nie, ten jest płaski. Ten też jest płaski. To one wszystkie były płaskie? Ścieżkowy. Możliwe, że tak. Jaki jesteś duży, kamieniu? Wow, 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 kawał kamienia. Ten jest duży, ten jest średni. A gdzie jest mały? O. Ale wciąż za duży, żeby go tu dać. Nie, on nawet by nie był w stanie tu być. Byłby dalej pod spodem. No. Tak mi się wydaje. Ten to by się raczej pod spodem. Ale dookoła jak się ustawi? Też nie będzie źle. Tylko zmienić kolor na jakiś ciemniejszy, ten drugi. O. Piękny.
Jeszcze go tu jakoś wepchnę. Poczekajcie na chwilkę. Ty chodź gdzieś tu. Słuchaj, no ja wiem, że powinieneś mieć swoje piedestalne miejsce, ale tak, żeby pasowało. Coś tu leżało. Teraz to już nawet nie pamiętam co. O! Super, i ten na koniec. Zależałoby mi jednak, żeby się zmieścił na to rękowierz. Stań sobie gdzieś dalej. A my tego wepchniemy tu elegancko. Ładnie. W sumie może jednak spróbujemy tego konkursu na ogród. To może być ciekawe doświadczenie. Tu postawiłam prostą ławę. Może rzeczywiście jest za dużo tych kwiatuszków tu, ale to był taki test dla nich. Zobaczyć, jak sobie będą radzić. Można je powpychać gdzieś tutaj. O! One mi się wciąż bardzo podobają, więc cicho. Będą wszędzie. No, prawie trafił w ziemię. A tak właściwie, skoro mamy tutaj dziurę. Oj, nie da się, szkoda. Ładnie, może być. Podoba mi się. Mam wrażenie, że dwa wystarczą. Czyli te by właściwie można przenieść do przodu. Nie umarłyby od tego. A ładnie by wyglądały przy naszych rabatkach. Czy tam też się zmieści jeden? Mieści się. No i super. To sobie je po prostu poprzenosimy do przodu, posadzimy tam jakieś kwiaty. Będzie ładnie. Chodź kolejny. Widzę, że wszędzie go praktycznie można wsadzić. To fajnie. Fajnie, fajnie. Ty sobie siedź tu. O. Jeszcze dwa przy tej drugiej rabatce. Czy rabacie, jak tam kto woli. Właściwie nie byłoby szybciej przez dom. Właśnie. Farby trzeba tylko sprzedać. Super. Czy one mi są jeszcze gdziekolwiek potrzebne? Pokój mamy pomalowany i umeblowany. Ta ściana jest taka, bo taka mi się podoba. Łazienkę mamy zrobioną również, więc to też nie jest już potrzebne. Po co ma nam tu przeszkadzać? I ta ściana jest taka, ponieważ mi się tak podoba. Tu już jest pomalowane z pięknym, wielkim koloszem. Tam nie ma świateł, ale ściany są pomalowane. Wszystko jest zagipsowane, więc wystarczy. Zostawiliśmy trochę ze starych mebli, które też są całkiem fajne. Uprzątnięty domek. No uprzątnięty, już dawno był uprzątnięty. Przeszkadzają wam farby? O wy! Dziwne ludzie. Tak prosto podrynne. I w sumie tu jest taka dziura. To by fajnie jeszcze jeden wyglądał, jeżeli się go oczywiście da tutaj zaaplikować. Póki jest jeszcze jasno na zewnątrz, to popracujemy sobie na zewnątrz, a później wrócimy do środka i skończymy dom. Zobaczymy, czy to się zrobi w tym jednym odcinku, ale coś czuję, że nie bardzo. Super. Teraz posadźmy sobie coś tutaj. Przydałoby się, żeby to były takie same rzeczy z dwóch stron. Kocimiętka, czyli lawenda, tak? Na swój sposób. Dalia jest ładna. Albo... Właśnie. Oj, chyba są za blisko ściany. To te mi tu nie wejdą. Trzeba jednak coś wąskiego. To jednak takie to rzucimy innym razem. Ojejku! Że ja tego wcześniej nie zauważyłam. Jakie to jest piękne! Opisane jako rabatowe, ale chyba rośnie samo w sobie. Bez rabatek. Albo są za blisko ściany, albo okno przeszkadza. Jedno z kilku. Wiecie co? Zaraz do nich wrócimy i pójdziemy na tyły domu, bo... To jest... Jak to wygląda? No, w rabatkę nam tutaj nie wejdzie. A to pojedyncze?
Pojedyncze. Również nie, jest super. Wrócimy do niej za chwilę na tyłach domu. Posadźmy sobie tylko tutaj coś niedużego. Może róże. Aha, są opisane jako rabatowe i niekoniecznie rabatowe. O, jak ładnie wygląda biała. A ta? Kurczę, coś mi mówi, że te rabatki są zbyt blisko ściany na takie duże kwiaty. Trzeba wybrać coś małego. Ty jaki jesteś duży kwiatku? Nie no, malutki. Ty ciutki. A ty? Jeszcze lepiej. Dobrze mi idzie. A czy te na początku są małe? Zawilce wiem, jak wyglądają. A ten, bo aksamitkę już sadziłam. Ona się nie mieści w tym, w sumie. Czy w tym się coś robi? Co wsadzić w... Chyba, że to ma mieć po prostu mech i tak ma wyglądać. A nie, dobra, coś się jednak mieści w tą naszą rabatkę. To chociaż tyle, dobrze wiedzieć. Kot się na mnie patrzy, jakby obudziła się z głębokiego snu. Przecież nagrywałyśmy już razem, co jest? Pewnie usłyszała kocie miętka. A ty? Wow. A ty? Co jeden to lepszy, chociaż ten jest ładny. Co mi mlaskasz? Tak, ostrzyj sobie pazurki na moim fotelu, masz rację. Tak. No. Ciuś. Chodź, pomóż przy nagrywaniu, wybierzemy roślinki. Idziesz? Popatrzyła na mnie z miną pod tytułem, co? O czym ty tam mówisz? To może jednak ten kupimy. Ten wygląda ładnie. I kupimy ten kolor. Pytanie tylko, czy w obydwu rabatkach stawiamy te same kwiaty? Może da się go trochę przestawić? Da się. O! Bardzo ładnie. Skromny... Ej! Miałaś nie mlaskać, jak nagrywam, tak? Mówiłyśmy się, że nie mlaskasz. Zjadłaś za to chrupek trochę. Ej! Chowaj ten jęzorek. No nie. Zaraz będzie słychać. Naprawdę. Ej! Przestań! Co za kotek? A z tej strony te białe w sumie mają ładne. Właśnie, posadzimy białe. Mika, do spania. Później sobie pochodzisz. Po klawiaturze czy innych rzeczach. Lubi chodzić po klawiaturze, chociaż zawsze robi to wtedy, kiedy śpię. Żebym nie widziała. Nie gonię ją ze stołu w pokoju, ale nie wolno jej wchodzić na blaty kuchenne ani na stół w kuchni czy w salonie, więc... Chyba gdzieś podświadomie czuję, że mogłoby jej się oberwać, gdyby mi chodziła po biurku. Tak po prostu, więc... Tak przypuszczam, że taki ma... Okej, okay. Wygląda super. Kot też się ułożył do spania, więc mamy szansę na zrobienie czegoś więcej bez odgłosów kąpieli w tle. Teraz tak, czy w sypialni coś jeszcze musimy zmieniać? Mamy... łóżko, szafki, oświetlenie, biurka. Może ja to bym jeszcze może tu dywan dała. Chociaż nie, bo to ma być taka część biurowa z tej strony. Ale mam pomysł. Mam pomysł. Słuchaj, albo nie, czekaj, tak? Tam nie, tutaj zrobimy to. Ponieważ mamy parawany, których nie miałam jeszcze okazji wykorzystać, a wyglądają naprawdę fajnie, chciałabym je tutaj postawić. Parawany chyba były w innych, na końcu gdzieś. O, są. Taki parawan. To chyba będzie miało ładne odniesienie do
tej półki, co obok stoi. Albo może to. Oddzielimy część sypialnią od biurowej. Oj, jest. Czy tak daleko musi stać? Nie, wcale nie musi, prawda? Trochę bardziej w lewo. No co ty? Przecież wiesz, że możesz tu stać. Tu może, a tu już nie? Karawan się ze mną bawi. A jeżeli cię obrócę w zupełnie przeciwnym kierunku, czy to ma jakieś znaczenie? Zupełnie nie ma. Ale tym razem pozwoliło mi go postawić. Co wy na to? Parawan, a z przed nim dopiero nasza. Sam jesteś ubytek w ścianie. Wszystkie ubytki są zagipsowane. Nawet mi to pokazywało na początku, jak wchodziłam do gry. Do domku. Trochę... A nie, dobra, może być. I jak? Fajnie to wygląda, prawda? Taka część sypialniana, oddzielona od pozostałych. Mi się podoba. Przecież takie dwa jaskrawe... Wydawało mi się, że ten może by wystarczył. Wiesz co? Sam jesteś gips. Nie będę nic więcej gipsować. Zagipsowałam już wszystko, co trzeba. Jest jeszcze inny parawan. Co się go stawia pojedynczo. Ten jest cały. Może ten, ale może jednak pójdziemy na ten kolor. Właśnie. I jego by można zrobić zupełnie inaczej. Kup wiele może w takim razie. Widzę, że ma zawias z tej strony. Pytanie, czy można go połączyć. Jako tako bym powiedziała. No, tak średnio się je łączy, ale to może zamiast łączyć, to po prostu zróbmy z nich ściany. Niech będzie na płasko. Ja nie wiem, co tym ścianom niektórym przeszkadza, żeby wejść normalnie w miejsce, które bym chciała je wrzucić. O! Jak to tym razem się prezentuje? A jakby go minimalnie dać w prawo? Nie ciebie, ciebie. Tu i tam, gdzie stałeś, ty. O! Teraz chyba wygląda lepiej. Cudnie! Teraz mi się o wiele bardziej podoba. Elegancko. Więc uznajmy, że jednak sypialnia jest gotowa. Łazienka również, niech będzie. Szafa jest za drzwiami, więc nawet się nie rzuca w oczy jakoś super intensywnie. Regał na cokolwiek, co by tam by nie chcieli sobie postawić. Zgubiłam kota. A nie, nie zgubiłam. Postanowiła, że czas przejść z fotela na łóżko, czyli czas na spanie. Te głośniki, które mi tak średnio tu pasują. Żeby się ciebie płasko dało położyć, to by było cudnie. Na zewnątrz się otwórzcie, bo mi trochę przeszkadzacie. Tu jest ten fragment, w którym zostało mi trochę trawnika. Pytanie, czy mogę tu usypać kamień? Nawierzchnia, kamień... Nie, nie... O. Taki na przykład. Może być duży, może być to. Nie, nie, nie? Czy tak? Nie wiem. Tak jakoś...
Niby mruga coś na zielono co jakiś czas. Coś tam się sypie, ale trzeba naprawdę trafić w dobrym momencie. A, dobra tam. Może być jak jest. Tutaj zostaję, idę z powrotem do naszego salonu. Ej, czy tu nie stał stół przed chwilą? To i stół. Zniknął. Patrzcie, ja latam. Szkoda, że nie można cię wodą polać, wiesz? Okej, postawmy coś sobie z tej strony. Tam stoi duży stół. Tu jest nasza ładna ekspozycja. Można by tu jakieś słoiki postawić, gdyby były. Kuchnia mi się straszliwie podoba. Tam jest mało światła, zaraz zrobimy światło. Ale jeszcze, póki jest jeszcze odrobinę widno. Myślę, że z tej strony ogród byłby gotowy. Oj, a tutaj co? Tu jest w porządku. Nawet widać przez okna, co jest w środku. Fajnie. Drzewko niech sobie stoi. Chociaż... wiesz co? Utknęłam pod tobą ostatnio, ale... jakby ci tak... coś krzywo mi się wydaje, się sypnęło. A, no i gra. Od razu ładnie to wygląda, te kamienie się tak pięknie błyszczą. Grilla postawiłam tutaj, tak jak ostatnio, żeby było blisko tu, co nie oznacza, że musi tu stać. Może być w zupełnie innym miejscu. Tutaj nasza rabatka jest prześliczna, podoba mi się bardzo, z tym światłem również. A to, nie uważacie, że to jest świetne miejsce do kina domowego? Byłoby świetne miejsce. Ten ogród ma potencjał, ale zróbmy go na razie tak, jak było planowane. Chociaż tu można by posadzić jakieś wielkie drzewa i by było fajnie zrobione. Co wy na to? Jakieś trawozdobne... użytkowe mają duże, prawda? A jakby zrobić ogródek warzywny? Tutaj były gdzieś te inne rabaty jeszcze. Inne. Niewinnych. Rabaty. Gdzie byłyście rabaty? Zgubiłam rabaty. Raba. Rabaty, rabaty, rabaty. W dekoracjach. Ale czy w takiej zwykłej ziemi można wsadzić marchewkę na przykład? Powiedzmy w tym miejscu, jakbym sobie dała taką rabatkę, żeby nie zapomniała, że są w tam... w dekoracjach. I powiedzmy marchewkę. Mogę ją wsadzić w rabatkę? No mogę nawet. Nawet fajnie to wygląda. No co, nie zmieścisz się tutaj? Patrzcie, jaki dom sprzedamy. Od razu z kilkoma roślinami, które można sobie zjeść. Łojacie. Spora ta dynia. Dobrze, jak ktoś lubi dynię, to zrobi z niej pożytek. Oj, nie kosiarką. Fajnie, podoba mi się. Malina, a to tyle z takich małych? O, ogórki jeszcze są i cukinia. Borówka. Nie zmieści się w rabatce. A jakaś kapusta?
Widzę porzeczkę. Malinka. O, maliny będą tu wyglądać elegancko. Nie jestem fanem malin. Lubię jeżyny i inne borówkopodobne owoce w sumie. Proszę. Elegancko to wygląda. Jakiś ogórek jeszcze. Cukinii może nie. Cukinii też nie lubię. Ale ogórek. Ogórek mógłby się tutaj ładnie prezentować. Z dwa ogórki albo ze trzy nawet. Z tym, że cukinię to sobie sami róbcie. Ja tam. Nie cukinię, co to jest? Dynia. Lubię suszone pestki z dyni. Okej, bierzmy kamień. Rośliny. Zaraz, tu są przecież jeszcze ogrodzenia. Czy są jakieś takie naprawdę malutkie? Piękna bramka, to wiem. Wąski. Szukam czegoś naprawdę małego. Czy to jest małe? Zaraz, a jaki mamy tam mniej więcej wygląda nam ten biały? Czyli poproszę biały. Ogrodzenie, siatka, siatka. Tylko pytanie, jakie to jest duże? To jest dosyć spore. A ten kolejny? Ten wygląda na wysoki, a ten? Nie ma nic niskiego. Ten ładnie wygląda. Zrobiłabym wokół naszego ogródka słupek. To jest twój słupek? Tak. To zaczniemy od słupka przy ścianie. O. Spoko. Następnie płotek. Wąski. Czym one się różnią od siebie? Ten jest na swój sposób jakiś tam długi, ale nie jakoś super masakrycznie. Kolejny. Czy to jest kwestia tylko ilości okien? No bo tak by wyglądało. A ten taką połówkę prezentuje sobą. Też ciekawą dosyć, powiem. Dobrze, ogrodzimy go sobie. O, to tutaj można jeszcze wrzucić ten zwykły. Nie wychodzi za daleko trochę? Może jednak. A ten mały? Ten mały jest trochę za krótki. Czyli przydałby się jeszcze jeden taki ten. O. Słabo to wygląda. Dobrze, to co? To zrobimy inaczej. Zacznijmy od normalnego. I podopniemy mu pojedyncze. Może to będzie wyglądało dobrze. Jeden. I pojedynczy w drugi. Biały. O, i to wygląda całkiem dobrze. I postawmy sobie również tutaj może. To samo z tej strony. Aha, słupek może na początek. Jakoś tak lepiej wygląda, jak się zaczyna od słupka. Myślę, że gdzieś tutaj byłby w porządku. Jest słupek. Zobaczymy, czy jest w porządku, jeżeli nam rośliny pozwolą postawić tutaj murek teraz. Płotek, czy jak to tam kto by chciał nazwać. Okej, okay, jeszcze jeden ten pojedynczy. Super. I myślę, że można by zrobić obie strony jeszcze. Tylko czy ten mały
mały może wystarczyć. Bo ta strona to już jest bardziej tak na ozdobę. No co, nie pasuje? No nie, może nie mogę tego tu założyć. A, udało się. Tylko tak, rabatki są troszkę dłuższe. To może w sumie zamiast tego postawmy długi i to będzie wystarczająco fajne. A z tamtej strony nie musi nic stać. O! Ładnie. Mieliśmy gdzieś zraszacz ogrodowy. Czym on był? Jest. Duży masz zasięg, słuchaj? Bo przy roślinkach ogrodowych to ja cię bardzo widzę. Właśnie orawka. Super. Ma daleki zasięg. Jakby go tak trochę bliżej postawić, nie tym. Ło, jaka woda skubana. O. Super, podoba mi się. Ło, ale by było fajnie, jakby się dało na tych postawić lampy. Ale pewnie się nie da, co? Szkoda. To dla kogoś, kto by chciał w nocy przyjść do ogródka. Ładny, podoba mi się. Ten dom to coraz bardziej szkoda go sprzedać, powiem wam. Tutaj mamy naszego grilla. Z delikatnym światłem. W sumie tamto to jest stoliczek, ale na ten czas można postawić w sumie lampion tutaj. Niech się świeci. Te kule dają super dużo światła. Uwielbiam to niebo, ten moment w grze, kiedy to się tak ładnie układa. Wiecie co? No tu na przykład, to jest świetne miejsce, żeby postawić sobie tu niekoniecznie może pergolę, ona nam się raczej tutaj nie zmieści. Właśnie jeszcze tu musimy użyć tych rzeczy. Koniecznie musimy coś z tym zrobić, bo do czego są te schody? Trzeba coś z tym zrobić. Koniecznie trzeba. Mam nadzieję, że będą misje z wykorzystaniem tych rzeczy. Raz, że coś takiego fajnie uczy, jak co robić, a dwa, że no popatrzcie, no nie można tego nie użyć. Wiecie, co właśnie pomyślałam? Duża jesteś? To by było bardzo ładne wejście do naszego ogródka. Gdyby tak tylko... Słyszeliście przed chwilą ziewającego kota? To był bardzo śmieszny dźwięk. Jakby jej w brzuchu burczało. Ale ona tak zaziewała przed chwilą właśnie. Patrzcie, co mamy. No to mi się bardzo podoba. I bardzo by mi pasowało, żeby się tutaj zmieścił jednak nasz płotek. Pytanie, czy się da to zrobić? Bo w sumie można go przedłużyć, ale nie wiem, czy chciałabym mieć wejście prosto na marchewkę. To może tak. I tutaj damy ten mały. Jak on wyglądał? Będzie. Kurczę, że nie jest biały, to trochę mi się mieni w oczach, jak tu jest.
No czy to nie jest idealne? Patrzcie. Piękne. Tam woda niech się chlapie, a tu bym postawiła jakąś ławeczkę. Właśnie ja chciałam powiedzieć, że niekoniecznie musi to być... W architekturze były, tak? Że niekoniecznie musiałaby to być pergola tutaj, bo fajnie by wyglądała, tylko ten... Okno nam tutaj przeszkadza. Ale zwykła ławka spokojnie może tutaj stać. Rozumiem, że zwykłe ławki są raczej w meblach. Dokładnie. I to przez zwykła mam na myśli może coś takiego. Droga trochę, ale czemu nie? Pytanie tylko, czy jest tu łóżko, o kurczę. Przydałaby się biała, żeby ładnie się wpasowała we wszystko. No ładna. No to może jednak taka. Wiecie, bo zraszacz nie musi być wcale włączony cały czas, prawda? Super. Tu byśmy mieli ogródek, taki użytkowy, typowo warzywny, no i tam trochę owoców. Tu jest nasza ławka rekreacyjna, lampion. Kurczę, coraz bardziej mi się podoba ten fragment, który tu robimy. Czy czegoś tu jeszcze brakuje? Może, żeby nie przesadzać, zostawmy już tak, jak jest. Drzewo jest bardzo ładne, grill jest bardzo ładny. Dokończmy dom w środku i w sumie moglibyśmy go sprzedać. Dobrze, to co? Telewizor mamy. Kuchnię mamy zrobioną super. Łazienkę, tak jak mówiłam, również. Może iść tak, jak jest. I co? Może tu wrzućmy sobie jakiś dywan? Podłoga, dywany. No całkiem spoko. Tu koło tego uciekającego nam stołu. Podoba mi się, nie powiem. Aha, to jest ten taki fajny. Spoko. No i światło oczywiście, bo tu jest troszkę za ciemno. Dajmy jakieś oświetlenie. Lampy. Sufitowe. W kuchni mamy tą trójkę wiszącą. Ta mi się podoba, ale ta też jest ładna. Może z tego ciemnego drewna. Ale nam dała światła. Skubana jaka intensywna. Tylko może trochę bardziej w lewo. Trochę bardziej w prawo. Nie widzę, bo... Okej, tak jest dobrze. Świetna. Kurczę, że ja nie wiedziałam wcześniej, że nadaje tyle światła. Naprawdę dobrze wygląda. Postawiłabym na stoliczku jakieś kwiaty. Kwiaty by się przydały. One będą w dekoracjach, tak? Może tu? Jeszcze jakiś mały stoliczek kawowy z tej strony. One są w stołach, prawda? Tak mi się wydaje, że to będą te tutaj. Może być ten. I cud, mialina. Myślę, że możemy go uznać za gotowego. Co wy na to? Łazienka. Ładnie wygląda. Sypialnia.
Jak otworzę okno, wpadnie woda do środka i tak wpada. Sypialnia, która wygląda w ten sposób, też bardzo ładnie. Nasz przedpokój. Takie pojedyncze światła trzeba włączyć osobno. I jadalnia, salon. No pięknie to wygląda. Jestem bardzo zadowolona z efektu. I nasze ogrody, nie zapominajmy o naszych wspaniałych ogrodach. Proszę. Trochę kwiatów z przodu, piękne wejście do domu. A teraz z tyłu mamy drzewko, mamy ładny taras zrobiony. Właśnie, bo tego nie mogłam sprzedać, dlatego to tak zostało. Fragment taki trochę zeno-rekreacyjno-wypoczynkowy. Można tu spokojnie z książką przyjść. I nasz ogródek z roślinkami jadalnymi. Super to wygląda. Ładnie on wygląda na mapie w ogóle. Więc to co? Spróbujemy zgłosić nasz ogród do konkursu? Amerykański. Okej, powinien być praktyczny i łatwy w utrzymaniu. Front stanowi wizytówkę właściciela. Są tu głównie niskie, zimnozielone rośliny. Ogród za domem przeznaczony jest do wypoczynku i rekreacji. Obejmuje najczęściej taras lub altanę z grillem ogrodowym i leżakami przy basenie. A tak, no basenu tu nie mamy. Tradycyjny, ale marchewek. Rośliny mające jadalne owoce i warzywa są tu podstawą. Dobrze, jeśli towarzyszą im kwiaty i naturalne materiały, takie jak drewno i kamień. Ten ogród wymaga trochę nakładu pracy, ale jest ekologiczny i daje właścicielom zdrowe plony. Myślę, że możemy sobie tutaj wejść, bo mamy taki zrobiony i kwiaty. Angielski ma układ swobodny, naturalny. Dominują w nim rabaty z kwitnącymi kolorowo bylinami oraz drzewa i krzewy o naturalnym pokroju. Nie brakuje także romantycznych zakątków z ławeczkami i pachnącymi różami. Rośliny pnące porastają często ściany domu. Murki oporowe i ścieżki wykonane są zwykle z cegły lub kamienia. I ogród nowoczesny, często traktuje się go jako kolejne pomieszczenie z wygodnymi meblami i eleganckimi, geometrycznymi formami. Roślin jest w nim niewiele, głównie zimnozielone krzewy i trawy ozdobne. Szkło, metal, beton, drewno, żwir to materiały w sam raz. Właśnie sobie przypomniałam, że nie zrobiliśmy jednej rzeczy, którą chciałam, a jest nią ten pnący się roślinek na ścianie, o którym mówiłam, żeby nie zapomnieć. One były w rabatowych, prawda? Właśnie, chciałam to gdzieś dać. Kurczę, gdybym zrobiła wcześniej, mogłabym to postawić tu i on, tylko teraz tak, one sobie w tym nie wyrosną, ale robiłyby taką piękną ścianę. W sumie wciąż mogą. Czy one tu będą wyglądać dobrze? Myślę, że miło przed takim sobie posiedzieć. Ładnie by to też tutaj wyglądało, tak jak stoi ten parasol. Jakby tutaj było, to by zrobiło takie oddzielenie od reszty, ale w sumie nie ma potrzeby. Chyba, że zamiast w tym miejscu na przykład. No wiem, wiem, ciężko, ale damy radę. To mogłoby to robić za takie delikatne odgrodzenie ogrodu od reszty rzeczywistości z tej strony. Podoba mi się ten pomysł, zróbmy tak. Dwie obok siebie mogą spokojnie rosnąć. Tak długo, żeby mogły być obok siebie. Chyba tyle. Super. Czyli to jest takie ładne. Aha, tu trawnik się trochę przygniótł. Oddzielenie od świata zewnętrznego. Wchodzimy, a tu jest taki piękny, rekreacyjny ogródek. Bardzo ładnie to wygląda. Nawet nie powiem, ale mogłyby odwrotnie stać, żeby to nie tu były te odstające. Chociaż może jakby go obrócić. Na przykład? Daleko?
O, jak to wygląda? Bardzo ładnie. Pytanie, czy da się zrobić jeden za drugim? I jak daleko od siebie muszą wtedy stać? One by mogły w ogóle robić jako takie ładne przejścia. Jednak zostawię je tam, gdzie były. Ale w takim zamyśle jak wcześniej, czyli blisko. Tyle, tak? O, dokładnie. Żeby z tej strony ładnie wyglądały. No super. Spróbujmy zrobić ten ogród użytkowy. Co prawda nie mamy aż tylu rzeczy w ogródku, ale mamy kilka i to byłaby taki początek. Dobrze, zróbmy sobie to. Zgłoś do konkursu i to był tradycyjny. Słabo. Ale zwiększyła się wartość domu. Dobór roślin, wyposażenie. Zdawałam sobie sprawę, że to może być nisko ocenione, przez to, że jest to bardzo malutki obszar, ale nie przeszkadza mi to absolutnie. W porządku. Dziękuję za to. Sprzedaż domu. Kupiono dom za. Teren wokół. Ilość pokoi 4. Twój aktualny budżet. Możemy ponowić udział w konkursie ogrodowym. To jest mój budżet. Spędziliśmy tu trochę czasu, owszem. Wystawmy go już na aukcję i będziemy się brać za kolejne domy następnym razem. Jak nie potrzebujesz kuchni, to sobie kup kampera. W ogóle widzicie, całkiem zmienił się teraz wygląd sprzedaży domu. W ogóle nie pomyślałam o tym, że to może wyglądać inaczej. Dobrze, mamy profit od Briana. Jak to dziurawe ściany? I salon mały, to chyba zły pokój za salon bierzesz. To sobie kup drogie sprzęty, mój drogi. I przedmioty z rodem z PRL-u. Czy to jest ten fotel bujany? No dobrze, ale. Shift i Enter. Negocjuję, nie można na to po prostu kliknąć. Można. Słuchaj, dużo pracy włożyłam w ogród. Także wypijemy za to. Okej. Czyli nawet, że się. Licytacji nie zrywaliśmy. Dobra, czy. Jak. No dobrze, widać, że zarobiliśmy na tym domu, ale niewiele. To tak bardziej zarabiamy dla zabawy. Chociaż może oczekuję zbyt wiele, zbyt dużego profitu. Dobrze, niech będzie. Dom sprzedany. Dziękuję bardzo. Możemy zakończyć odcinek. I to już będzie któryś z kolei odcinek w tym domu. Będzie opisany jako część kolejna. I myślę, że po tym spokojnie teraz możemy się brać za kolejne misje, kolejne domy, szukać kredytowisk i robić naprawdę ogrody na konkurs. To jest świetny pomysł, powiem Wam. Bardzo mi się podoba pomysł z ogrodem. Konkursem na ogród, dlatego możemy się za to spokojnie. Czyżbyśmy mogli. O, masz! Możemy zmieniać kupców i to tak fajnie już po negocjacji. Dobrze, jeszcze akceptuję Twoją ofertę, no bo wiadomo. O, osiągnięcia kolejne. Fajnie w tym odcinku, dobrze nam idzie. Osiągnięcia i w ogóle. Dobrze, tu, tak jak mówiłam, wrócimy później. Wrócimy później na 100%. A teraz myślę, że to wszystko. Już się nie mogę doczekać naszego ogrodu, jak będzie gotowe. Dobrze, dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia.
Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!